To są chałupy. Jest to miasteczko takie jak każde inne. W sumie to tak naprawdę wieś. Tak, wieś. Na Półwyspie Helskim. Nie ma tutaj stacji benzynowej, supermarketu czy fryzjera. Mimo to jest tutaj inaczej niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Słuchajcie tego. Ludzie. Gdziekolwiek byśmy nie byli, to ludzie tworzą miejsca. Ludzie różni i zewsząd. Ludzie z najróżniejszych grup społecznych, z niepowtarzalnymi pasjami, historiami, ale również problemami. Totalna mieszanka wybuchowa. Czasami znajomi mnie pytali, jak ci tam jest? A ja im odpowiadałem, że nie wiem, po prostu tu jestem. Uważam, że to miejsce trzeba po prostu doświadczyć. Doświadczyć każdej możliwej rzeczy i aktywności. Doświadczyć poznawania ludzi i ich historii. Wdawać się w small talki i głębsze relacje. Poczuć powiew wiatru we włosach i latawcu. Spać na plaży, sikać w krzakach. Pływać w morzu o wschodzie słońca. Tańczyć do białego rana albo przez 3 dni. Pracować dla kogoś, z kimś. Albo realizować swoje własne działania. Chałupy to miejsce, gdzie każdy się odnajdzie. Chciałem znaleźć pracę. Pytałem, aż w końcu znalazłem. Zatrudniłem się w Banana Kite. Pomyślałem, że połączę to z moimi pasjami, więc zacząłem prowadzić treningi. Rozreklamowałem się, rozwiesiłem plakaty i zacząłem działać. Czegokolwiek byś nie potrafił, w chałupach możesz to wykorzystać. Tam, gdzie jedni widzą tylko Sodomę, Gomorę i miejsce rozpusty, ja widzę możliwości. Sekret tego miejsca? To otwartość ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Chałupy to miejsce, gdzie możesz wykorzystać swój potencjał, robiąc rzeczy, które kochasz. To miejsce, gdzie znajdziesz ludzi podobnie zakręconych do ciebie. To miejsce wspaniałych znajomości i relacji. To miejsce na zabawę i biznes. To miejsce na doświadczenie i odpoczynek. A jednak, chałupy to nie miejsce. Chałupy to definitywnie stan umysłu. Przyjechanie tu na cały sezon i mieszkanie w przyczepie to wariactwo. Kempingowe kible, gotowanie w przedsionkach i wszędzie dookoła tak samo papapranie znajomi. Ludzie zdejmujący swoje garnitury, parkując drugie samochody, ściągający maski miejskiego życia, wskakujący w surferskie ciuchy, czapki z daszkiem, otwierający puszkę specjala. Wow! To dopiero są koty. Dopiero w chałupach są tu i teraz. Wolni. Więcej ci nie powiem. Po prostu musisz tu przyjechać. Bo ja za rok... na pewno tutaj wrócę.